Przedstaw kasetę identyfikacyjną. Podaj numer służbowy. Wydział Operacji Specjalnych. Numer służbowy 57931. Dane personalne i dotychczasowe zasługi. Były asystent golarza Filipa. Skierowany do bajki o księciu Mateuszu, występuje w przebraniu jako łowca ptaków. Jako naczelnik Gwardii Pałacowej umożliwia dokonanie inwazji przez oddziały wilkołaków. Rozkazem numer 13001 zezwala się na transformację. Uspokój swoje myśli. Opanuj swoje emocje. Za chwilę staniesz przed obliczem Jego Wysokości Wielkiego Elektronika. Pułkownik Alojzy Bombel z meldunkiem. Witam, pułkowniku Bombel. Czy w pana osobie witam również człowieka sukcesu? No, czemu pan nie odpowiada? Otóż, wasza wysokość, w moim raporcie mam dwie informacje. Jedną dobrą, drugą złą. Zastanawiam się, od której mam zacząć. Zawsze od radosnej, panie Alojzy. Aby wprowadzić imperatora w radosny nastrój,
który pozwoli mu na przełknięcie gorzki pigułki niepomyślnych wieści. Po pierwsze więc zatopiłem flagowy okręt Bajdocji, Apolinary Baj, z tym przeklętym kleksem i jego załogą. A jednak... Niestety, wraz z załogą poszedł na dno nasz najlepszy agent Bonifacy. Tylko komputer nie ufa pozorom. Nie bardzo rozumiem waszą elektroniczną wysokość. Ależ to bardzo proste, pułkowniku Bombel. Pana sukces to porażka. A to, nad czym pan ubolewa, jest sukcesem. Niech pan to sobie zapamięta raz na zawsze, pułkowniku Bombel. Okręty pana kleksa nie toną, tylko zanurzają się pod wodę. Natomiast nasz agent Bonifacy na szczęście działa nadal i to nadzwyczaj sprawnie. W sumie jednak, panie Alojzy, jestem z pana zadowolony. To, co pan za chwilę zobaczy, najlepiej będzie świadczyć o moim zaufaniu do pana, pułkowniku. Będzie pan bowiem pierwszym człowiekiem, który zobaczy sensowizję. Oto przestrzenny obraz wszystkich źródeł energii na obu bajkowych półkulach. Panie Bonifacy, Bonifacy. Chciałbym zdradzić ci pewien sekret, który powierzył mi doktor Paihivo. Mam przeczucie, że czekają nas niespodziewane i bardzo niebezpieczne przygody. Dlatego też, a jest to chłopcze dowód najwyższego zaufania, zdradzę ci tajemne zaklęcie mojego przyjaciela. Spójrz, oto źródło wielkiej mocy. Idzia bidzia min. Sua huawei suatin. Hendo hendo mei. Panze sua hua piendo sien. Ciekawe. Gdzieś w podmorskich głębinach Oceanu Niespokojnego pojawiło się właśnie nowe źródło energii. Spójrzmy, w jakim kierunku będzie się ono przemieszczać? Dryfuje najwyraźniej ku brzegom aptekarii. Uwaga, pasażerowie królewskiego batyskafu. Mówi do was centralny system sterowania. Na powierzchni oceanu szaleje w tej chwili sztorm, który uniemożliwia nasze wynurzenie. Proszę nie ulegać panice. Za chwilę włączymy silniki awaryjne i popłyniemy w kierunku spokojnego morza. Dla waszej informacji przedstawię obecnie obraz naszego położenia na oceanie. Spokojnie, panie Bonifacy, spokojnie. Morety, dokąd nas teraz zniesie, panie profesorze? A w tym właśnie rzeczy zmierzamy do całkiem nieznanego mi lądu. Jak wynika z tej mapy, powinniśmy za chwilę być na brzegu. Mm.
lądował awaryjnie na Półwyspie Aptekarskim. Brak danych o niebezpieczeństwie. Koniec emisji. Powinniśmy jak najszybciej dotrzeć do najbliższego portu. Pośpieszcie się, panowie, Bonifacy. Gdzie my jesteśmy? To chyba jakaś wyspa. O, nie. To wygląda bardziej na półwysep. Kimkolwiek jesteście, witajcie w Królestwie Obojga Farmacji. Z waszej postawy wnosimy, że przybywacie w zamiarach pokojowych. Bądźcie zdrowi. Nazywam się Ambroży Kleks i jestem profesorem. A to moi przyjaciele z Królestwa Bajdocji. Czy możecie nam powiedzieć, gdzie dokładnie się znajdujemy i czemu zawdzięczamy tak uroczyste powitanie, zważywszy, że pojawiliśmy się tutaj dla nas samych zgoła nieoczekiwanie? Pomyślne prądy przywiodły waszą wielką kapsułkę na przylądek aptekarski. A orszak, który widzicie, zmierza właśnie z pomnikiem magistra pigularza pierwszego na miejsce dzisiejszego święta pierwszej pigułki. Zdaje mi się, że już wiem, kto był założycielem tej dziwacznej krainy. Zechciej mi proszę wyjaśnić, dostojny farmato, czemu zawdzięczają poddani króla pigularza to, iż zachowują wieczną młodość. Nie widzę tu bowiem osób mających więcej niż 30 lat. A, jest to jeden z naszych największych wynalazków. Jego tajemnica tkwi w recepturze tabletek odmładzających. Każda taka tabletka może odmłodzić człowieka o około 10 lat. Trzeba jednak uważać z przedawkowaniem, bo taka rzecz grozi powrotem do okresu niemowlęctwa. Ja sam na przykład mam 168 lat. Piękny wiek. A teraz pozwólcie, drodzy goście, że zaprowadzimy was przed oblicze miłościwie nam panującego magistra pigularza drugiego. Prowizora Półwyspu Aptekarskiego i Obojga Farmacji. Trzeba wam wiedzieć, że sława pana Kleksa dotarła również do nas. Jednym z naszych narodowych tańców jest Kleks Dance, a jedna z naszych ulubionych piosenek to utwór pana Kleksa pod tytułem Z poradnika młodego zielarza. Profesorze? Proszę bardzo, proszę bardzo. Poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, ten przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać,
Zapraszamy, zapraszamy. Dziękuję. Tutaj, tak. To jest właśnie nasz taras audiencyjny. O, właśnie. Prawda, jak przyjemnie. Wasza figularska mość, oto wysłannicy Bajdocji. Miło mi powitać tak znakomitego gościa, uczonego, którego sława dawno już dotarła do naszego kraju. A wiele pigułek, maści i mikstur produkuje się u nas w oparciu o recepty pana Kleksa. Ja sam na przykład nie rozstaję się z pigułkami na porost włosów pańskiego wynalazku. No, miło mi. Pozwól więc, czcigodny gościu, że na dowód szczególnego wyróżnienia zmierzę ci temperaturę osobiście. Proszę bardzo. Proszę. Proszę was, proszę was. Temperatura może być podwyższona z przejęcia, szlachetny figularz. 37,4. Ma dość wysoką temperaturę. Tak. Och, mistrzu! Proszę podać profesorowi aspiryn oraz szklankę wywaru z kwiatu dziewanny do popicia. Aspiryna. Dziękuję bardzo. Proszę. W takim razie za pomyślność królestwa obojga farmacji. Dziękujemy. Zdrowie, profesorze. No, pomoże, jest! Jest! Mam to, czego szukałem! Atrament! Najprawdziwszy atrament! Udało się, jest. Proszę bardzo, co za barwa! Atrament! Niestety, mój uczony gościu, jest to tylko wywar z korzenia czarnuszki. Niemożliwe. Wygląda jak atrament, ale brak mu trwałości. Posiada bowiem tę specyficzną właściwość, że po ochłodzeniu ulatnia się i znika. Niesłychane. Profesorze, czy zechciałbym pan wyświadczyć ten zaszczyt i zjeść ze mną obiad? Z przyjemnością. Farmaci! Zajmijcie się naszymi gośćmi, nakarmcie ich i pokażcie im miejsce naszego dzisiejszego świętowania. Prowadź. Dziękuję bardzo. Ciekawe, co dzisiaj podadzą. Zapraszam. Proszę bardzo. Mamy świetne napoje. Dla ciebie. Dobry. Proszę bardzo. Za soczek lawendowy. Sok z mięty. Sok z mięty. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dzikiej róży. Chwilę. Wywar z czarnuszki. Smacznego. Sok z mięty. Prosimy. Znakomicie. Zdrowe.
Na zdrowie. Sok z mięty. Świeże. Sok z mięty. Co? Proszę, proszę. Dziękuję. Szanowni. A oto proponowany przeze mnie zestaw dań na przystawkę bitki z aloesu oraz sałatka z kwiatu lipowego, następnie zupa z dziurawca, na drugie racuszki z siemienia lnianego polane sosem miętowym, bardzo zdrowy krem z pokrzywy, na deser melissa rozdęta, lebiotka z napojami ze skrzypu, lawendy, szałwi. Wiem, że nawet na wyspie bezludnej nie dotknąbyś tych smakołyków, profesorze. O, ale... Przeznaczonych wyłącznie dla żołądków nawykłych do diety ziołowej. Wybacz mi ten podstęp, do którego uciekłem się, aby porozmawiać z tobą na osobności. Ale chciałbym zasięgnąć twojej rady, zwierzając ci się z tajemnicy, która mnie trapi od 3 dni. Zapewne nie uszło twojej uwadze moje zatroskanie, które spędza mi sen z powiek i odbiera apetyt. W istocie. Wyjawię ci jego powód, ale musimy opuścić pałac i udać się podziemnym korytarzem do położonej niedaleko kryjówki. Rozumiem. Jeżeli pozwolisz, wieniec powitalny. Pozwolisz, wieniec, że po drodze wyjawię ci trapiący mnie sekret. Uwaga! Wzywam centrum! Wzywam centrum! Uwaga! Wzywam centrum! Tu centrum! Centrum, gdzie jesteś? Wzywam cię! Tu centrum! Natychmiast udasz się w kierunku grzbietu grozy w kwadracie B4. Thank you.
Należałoby... Aż! Trzymaj go! Ty mały szpik! Zaraz mu zamknę tą gębę! Cicho! Cicho, cicho, cicho! No i już. No. Ostrożnie, profesorze. Tak. To już niedaleko. Chodźmy. Oto kryjówka byłego władcy Patentonii. A oto on sam. Arcymechanik. Ambroży. Witaj, witaj, kochany. Nigdy witaj. Nie przypuszczałem, że spotkamy się w tak niekorzystnych dla mnie okolicznościach. Nie ukrywam jednak, że twój widok napawa mnie otuchą, nadzieją. No. Pozwól jednak, że opowiem ci o dramatycznych kolejach mego losu. Znam je z relacji pana Pigularza. Wielka jest moja radość, Ambroży, ze spotkania z tobą. Znam twoją odwagę, twoją pomysłowość, twoje męstwo. Od chwili, kiedy znalazłem się na Półwyspie Aptekarskim, nie przestaję myśleć o tym, aby uwolnić wyspę wynalazców. Moje pragnienia są realne. Posiadam bowiem nadajnik umożliwiający mi połączenie z centralnym komputerem systemu. Muszę mieć parę godzin na opracowanie jakiegoś sensownego planu naszego działania. Spokojnie, to tylko aptekarz Prot, który regularnie dostarcza mi pożywienie. Chciałbym jeszcze wiedzieć, gdzie został ukryty aparat, na którym wylądowałeś w farmacji. I muszę jak najszybciej zobaczyć się z moją załogą. I wtedy zrozumiałem, że muszę stawić czoła całej wojskowej załodze. Nie po raz pierwszy walczyłem z kosmosem, lecz ci byli wyjątkowo. Zwycięstwo oświetliło się. Rzuciłem się na i zatkałem nim lufę. Jęcząc, błagałem na wyparcie. Niedaleko cieśniny złych przeżyć, na przylądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja, obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. Latający Holender to on? Obejrzyjcie ten tors gladiatora! To jest Lucy!
Lucy to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. W każdym porcie wiadomo, dziewczyna, każda młoda i zgrabna i ładna, lecz potwierdzi to każdy marynarz. Zimna jolka to ryba jak żadna. Latający Holender to ja. Mnie niestraszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta... Ej, zielarze, nalejcie mi wina. Zimna jolka, przepraszam, nie dla mnie. Kiedy ją poprosiłem do tanga, to się zaraz zrobiło w upalnie. Cztery noce trwała balanga, a niedaleko cieśniny złych przeżyć na przylądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy do Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy do Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. A cóż to za nowe zwyczaje? Panowie, przerwa na myślenie? Do pracy! Do pracy dla dobra imperium w Wałkonie! Nasze wspaniałe powietrze może służyć tylko pracowitym. Dla leniwych mamy niespodziankę. O. Myślę, że ta lekcja czegoś cię nauczyła, smarkaczu. A teraz wyprostuj się. Przestań się garbić. Za chwilę staniesz przed obliczem wielkiego elektronika. Panowie, nadeszła pora działania. Próba naszych sił i możliwości. Gdzie jest Pietrek i marynarz Bonifacy? Panie Barnabo, trzeba ich jak najszybciej odnaleźć. Jutro o świcie spotykamy się wszyscy, aby pokonać ostatni i najtrudniejszy odcinek naszej podróży. Panowie Bosman i Portelas odpowiedzialni są za przeprawę przez rzekę syropową. Aptekarz Prot wskaże wam miejsce przeprawy. Lądujemy na drugim brzegu rzeki? To jest ta cała przeprawa? Na drugim brzegu rzeki wystartujemy do długiego i niebezpiecznego lotu. To wszystko, co miałem panom do powiedzenia. Jak tylko odnajdzie pan Pietrka, proszę mnie natychmiast powiadomić. Będę w aptece królewskiej. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję panom. Szkoda, przyjacielu, że nie jesteś razem z nami. Z pewnością wymyśliłbyś jakiś sposób, aby pokonać wielkiego elektronika. Na kolo.
Zrozum, głupi smarkaczu, że chodzi tutaj o twoje dobro. My i tak wszystko wiemy od pana Bonifacego, no? To rozsądny i sympatyczny chłopiec. I z pewnością odpowie na nasze pytanie. Masz natychmiast zdradzić treść zaklęcia doktora Paichiwo i odpowiedzieć, skąd się bierze niezwykła moc i energia pana Kleksa. Nie wiem. A nawet jakbym wiedział, to i tak niczego byście się ode mnie nie dowiedzieli. Straszny z ciebie uparciuk, ty gołganie. Nie wyobrażasz sobie chyba, że będziesz nas wodził za nos. No mów, syneczku. Nie ściągaj na siebie gniewu pana imperatora. No więc? Zdecydujesz się wreszcie? Czy mam cię zamienić w automat do lizania znaczków pocztowych? Mam dla ciebie niespodziankę, ty mała ruda pokraku. Ujrzycie za chwilę robota 13. generacji. Najnowszy model oparty na formie pana byłego pryncypała. Golasz Filip? Tak, panie Alojzy. Oto on. Jest pod względem technicznym wysoce doskonały. Wczoraj właśnie wymontowałem mu obwód litości i współczucia. Jak żywy. Filip, zajmij się naszym gagatkiem. Gdzież ten chłopiec mógł się podziać? To pan, panie Bonifacy. Nie widział pan gdzieś naszego Pietrka? A jakże nie. Wie pan, ten chłopak ma jednak pstro w głowie. Przyłączył się do jakiegoś korowodu tanecznego i pewnie teraz skacze gdzieś w głębi półwyspu przy jednym z ognisk. Ale niech się pan nie martwi. Na pewno się znajdzie, jak tylko skończą się te wszystkie podrygiwania i podskoki. Nie ruszać się, niczego nie dotykać, wszystko pod wysokim napięciem. Muszę panu powiedzieć, że nie spałem całą noc. Powtarzam panu jeszcze raz. Niech pan będzie spokojny, profesorze. Chłopca postaramy się odnaleźć jeszcze dziś przed południem. Zabawy z okazji naszego święta trwały całą noc. Zapewne zasiedział się gdzieś przy którymś z ognisk i teraz odsypia bezsenną nocą. Tak, 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 z pewnością. Najważniejsze teraz to, aby pana śmiały plan został pomyślnie zrealizowany. Może to nawet lepiej, że nie będziemy narażać go na tak poważne niebezpieczeństwo. Chyba że stało się to, co podejrzewałem. Drogi mój, jeżeli odnajdzie się na tym półwyspie, niech zaczeka do naszego powrotu. Jeżeli zaś nasza wyprawa zakończy się niepowodzeniem, odeślij go proszę do Królestwa Bajocji. Będzie jak sobie życzysz. Daję ci na to moje pikularskie słowo. A oto łódź. No, brawo, Bosmanie! Thank you.
płynąć do Guajazy. Co to znaczy fortelasie? Nic takiego, panie profesorze. Po prostu miałem okazję wypróbowania ulepszonych przeze mnie pigułek odmładzających, które jak widać działają również w wodzie. No i proszę, jaki milusi, odmłodzony. Dopływamy. Przepraszam, ja pierwszy. Ostrożnie, ostrożnie. Fajne. W samym czasie, kiedy nasza wyprawa zbliżała się do Bajkolotu, w podwodnym królestwie królowej Aby, kapitan Kwaterno rozpoczął operację wynurzania okrętu Apolinary Bay. To właśnie Bajkolot. Wspaniały. Dzieło uczonych z Wyspy Wynalazców. Startuje i ląduje pionowo. Pionowo? Aha, to świetnie, świetnie. Ostrożnie, ostrożnie. Proszę, panowie. Moi drodzy, aby zdobyć tak potrzebny bajdocji atrament, musimy stoczyć walkę opanowaną przez wielkiego elektronika Wyspę Wynalazców. W tym celu postanowiłem wykorzystać zjawisko nadmakaronu. Oto nowy środek bojowy, który pozwoli nam obezwładnić przeciwnika. Powiększamy. Oto bojowy nadmakaron, szansa dla bajdocji. Śmiało. Siadajcie, przyjaciele, za chwilę startujemy. Żegnaj, profesorze. No. Żegnaj, szlachetny pigularzu. Do zobaczenia, panie Prot. Do zobaczenia. Pamiętajcie, że powierzam Pietrzka. Do zobaczenia. Waszej opiece. Proszę. Proszę. Proszę, proszę. Thank you.
począwszy od dziś, przejmuje pan ster rządów. Na 3 dni. Ja w tym czasie poddam się kuracji. Uspokajając. Niech pan spojrzy, panie Alojzy, na pomysły naszych uczonych, na te prototypy wynalazków. Pożal się Boże. Oto jakieś połączenie golarki z radioodbiornikiem. Zapalniczki z latarką. Super muchołapka i inne duperele. Nasze najważniejsze zadanie. Odnaleźć, schwytać i uwięzić arcymechanika. Cóż z tego bowiem, że zdobyliśmy wyspę wynalazców i zapanowaliśmy nad jej stolicą, Patentonią. Kiedy ich ulubiony przywódca umknął i może z ukrycia spiskować przeciwko naszej władzy. Niech pan posłucha. Uczeni, zbliża się godzina uwolnienia Patentonii spod okrutnej władzy wielkiego elektronika. Nie pracujcie nad nowymi wynalazkami, które służyć mogą przemocy. Chwila powrotu arcymechanika jest już bliska. Musimy im pokazać złapanego i potulnego arcymechanika. Wtedy stracą ochotę na drwiny z naszej mocy. Niech pan spojrzy. Oto wizja nowego świata, w którym ludzie naszego pokroju nabawać się będą estetycznym ładem brył geometrycznych. Wysprzątamy stary bajkowy śmietnik. Systemu. Niech pan spojrzy, pułkowniku. Podaję komunikat nadzwyczajny. Alarmowy system ochrony granic sygnalizuje. Nierozpoznany obiekt latający zbliża się do zachodnich granic obszaru wyspy. Koniec raportu. Jakiś bajkowy pojazd kosmiczny, od którego na mile pachnie panem Kleksem. Zbliża się ku nam z ogromną prędkością. Niech pan ogłasza alarm bojowy! Yeah.
dziwnie dziwny. Generacji. Uderzono w nasze najczulsze miejsce. Imperatorze, nasze lasery nie są w stanie strącić obiektu atakującego. Trzeba poznać zamiary Kleksa. W tym celu należy ostrzej zabrać się do tego brudnego smarkacza. Wyśpiewasz wszystko, gagatku. Nie. Uwaga, centralny komputer do robota systemu Filip. Rezerwa zapasu twej energii na wyczerpaniu. Uzupełnić przez awaryjne zasilenie. Wielki elektronik do centralnego komputera. Z jakiego materiału zbudowane są szturmujące pociski? Woda, mąka, jajka. Nieszczęście! Komputer zwariował! Roboty piątej generacji posiadają system neutralizacji wszystkich możliwych pocisków. Stalowych, kamiennych, chemicznych. Poza jednym. Ktoś rzuca w nas ciasty. Wielki elektronik do centralnego komputera. Jak odeprzeć atak? Rozgotować ciasto. Uruchomić hydranty z gorącą wodą. Genialne. Genialne! Wykonać! Yeah.
zagrożenie dla wszystkich stanowisk obrony. Pierwsze trzy linie zabezpieczenia wyłączone z walki. Eliminacja podstawowego stanu robotów piątej generacji. Wszystkie roboty piątej generacji można wyrzucić na złom. Przyszłość naszego imperium należy do robotów systemu Filip. Centralny komputer do robota systemu Filip. Energia uzupełniona. Uwaga! Za 10 sekund wyłączyć zasilanie. Osobiście odpowiedzialny, pułkowniku Bobel, za jego bezpieczeństwo. Tak jest. Nastąpi na platformie centrum w sektorze czwartym. Aloisy Bombel. Panie Barnabo, niech pan podąża za nim. Za mną, panowie. Do celu. Pan zostanie, panie Bonifacy. Ja... tak... oczywiście. Tak, ty draniu! A ci pokażę ty. Wielki elektronik do centralnego komputera. Otworzyć cele uczonych. Centralny komputer do kopii przekaźnika.
Brak zgodności z wzorcem głosu. Proszę o podanie kodu podstawowego. Czekam. Po upływie 30 sekund zamykam śluzy. Wyłączam zasilanie. Likwiduję sektor 6. Uwaga! Melduję stan zagrożenia w sektorze 6. A, więc to tak! Widzieliście! Jesteście wspaniali! Skąd ty bywasz? W Bajdocji jest nas tu więcej. Musimy się jak najszybciej stąd wydostać. No, nareszcie. Straciliśmy już całą nadzieję. Jesteśmy wolni po tylu miesiącach. Proszę. Szybciej, no. Znam się. Uwaga! Przy sygnale 0 sektor 6 ulega likwidacji. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Musimy unieszkodliwić mózg tej twierdzy. Cian, cian, bo cian huła. Wa, awaria, ala, ma, kota, awaria. Pałka, zapałka, dwa kije, kto się nie schowa. Nazwać inaczej niż ucieczką twojego mistrza i protektora, panie Boni Elfacy. Wel Bonifacy! Zdradziłeś króla Bajdocji i swoich przyjaciół. Powinna spotkać cię zasłużona kara. Tym razem jednak dam ci pewną szansę. Boni cacy! Biciu! Panie profesorze! Panie profesorze! Pietrek, Pietrek, synku! Powinienem natrzeć ci uszu, ty urwi się. Nie. Bardzo się bałeś, co? Trochę. No widzisz, widzisz. Proszę bardzo. Pietrek! Proszę bardzo. Pietrek! Cicho, 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 Bonifacy, cicho. Tak jest, powrót do dzieciństwa. Kto wie, czy to nie jest najlepszy sposób na poprawienie niegodziwców. Proszę, proszę, nasz stary znajomy, Alojzy Bombel, asystent i uczeń niesławnej pamięci golarza Filipa. Pułkowniku Bombel, nadszedł kres pańskich diabelskich sztuczek. Widzę, że drżysz, aby nie spotkał cię los twego wspólnika. Nie, 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 panie Bombel, trzeba jeszcze po sobie posprzątać. Z portu w Patentonii wypłynie pan zaraz największą łodzią zaopatrzoną w cysternę, do której zbierze pan plamę czarnego atramentu rozlaną na powierzchni morza. Czy pan mnie zrozumiał? Panowie, to jest właśnie pan Rex. A teraz sprawa ostatnia.
Zechciejcie, drodzy gospodarze, wskazać mi miejsce, gdzie przechowujecie atrament i udostępnić nam kilka beczek tego drogocennego płynu. Dostojny nasz wyzwolicielu, na wyspie wynalazców od dawna już nie używamy atramentu. Wszystkie nasze odkrycia powierzamy pamięci naszych elektronicznych urządzeń, które nazywamy komputerami. Ładna historia. Dlaczego mi wcześniej o tym nie powiedziano? Baliśmy się, że to może ostudzić twój zapał. Zechciej przyjąć od nas, szlachetny podróżniku, dowód naszej wdzięczności. Ten oto prezent. Jest to niezwykle cenna mapa, która, jak mniemam, wynagrodzi ci trud twego podróżowania. Dziękuję bardzo. Coś potężnego. A więc, panowie, cała naprzód ku pięknej bajdocji. Tak zakończyła się nasza przygoda na Wyspie Wynalazców. W porcie oczekiwał nas już Apolinary Baj, którym niezwłocznie wypłynęliśmy do słonecznej bajdocji. Pietrek martwił się brakiem atramentu, kapitan cieszył się skarbem, jaki przyniosła mu nasza wyprawa. Ja sam natomiast, zamknięty w kapitańskiej kajucie, przygotowywałem wraz z bosmanem ostatnią niespodziankę. Bajdocja! Przed nami stolica bajdocji, Klechtawa! To nadszedł czas, by wyładować z naszego okrętu beczki z atramentem. Wydaje mi się to całkiem zbyteczne, wasza królewska mość. A to dlaczego? A to dlatego, że w beczkach tych nie ma ani kropli atramentu. Tak jest, ani kropelki, wasza bajkopisarska mość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, tak, to tu. Bliżej, 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 bliżej. Opuść, 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 tu. Tak. Wiercimy. To prawdziwe bogactwo bajdocji, atrament! Odtąd w bajdocji nigdy nie zabraknie już atramentu, ponieważ wielkie jego złoża zalegają całą waszą krainę. Moje uszanowanie, jednak przyjacielu, idziemy. Wielcy podróżniczy! Zajemy!
pójdę za tobą, gdy szepniesz, zaśnij.